Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was pomysł na zrobienie karteczek do notatek i w jaki sposób możemy te karteczki przymocować, włożyć do naszego kalendarza. Już Wam pokażę bardzo prosty sposób, który opracowałam. To są właśnie te karteczki i są przymocowane za pomocą tekturki. To są moje karteczki. Tutaj w środku są różne wielkości, mniejsze, większe, do zakładek, do notatek. I teraz chciałabym mieć je w kalendarzu albo w notatniku. I tutaj mam kółeczka, taki kalendarzyk z kółeczkami. I to jest tekturka, w której zrobię dziurki, a potem nakleję. Tutaj mam dziurka, czy tam mam klej i nakleję te karteczki na ten kartonik i w ten sposób wepnę do kalendarza. Tutaj mam trzy dziurki, więc potrzebuję trzy dziurki na mojej tekturce. Sprawdzam, czy pasuje. Jak najbardziej pasuje. I teraz nakleję w ten sposób karteczki. Już mogę ściągnąć kartonik. Będę naklejać o właśnie tę część. Tutaj to miejsce. Najpierw posmaruję kartonik klejem. Chwilę poczekam, aż klej troszeczkę przeschnie, a następnie nakładam karteczki. A teraz trzeba poczekać, aż klej zupełnie wyschnie. Kiedy klej wyschnie, to karteczki są gotowe. Mogę je włożyć do kalendarza. I gotowe. Bardzo prosty pomysł, jak widzicie, a bardzo praktyczny. A teraz wylosujemy wyzwanie na przyszły tydzień. Już mamy parę tematów w naszym słoiku i teraz wybiorę jeden z nich. Chwilowo chwyciłam ze trzy przynajmniej. A teraz mamy tutaj etui na smartfony albo na telefony. No jest to taki temat, już dużo w tym polu działałyśmy. Takie etui możemy ozdobić na przykład, kupione, albo można samemu zrobić na przykład na szydełku albo na drutach, albo z gumek, lumbens. Jest dużo możliwości, jeśli jesteście ciekawi. To zapraszamy w przyszłym tygodniu do naszych filmików. A teraz nic nie pozostaje mi innego, jak zaprosić Was również do subskrypcji naszego kanału i do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!